Tuż po ceremonii ważenia Andrzej Wawrzyk, ile lat Cię nie widzieliśmy na ringu zawodowym? 6 lat. 6 lat i tydzień, tak? To straszny kawał od czasu. Od ostatniej gali, którą Krzysiu Głowacki bronił pasa w walce z Usykiem, ja walczyłem z Albertem Sosnowskim, to gala była w Gdańsku, tak? W Gdańsku była... Ergo Arenie, tak. W Ergo Arenie. No i od tego momentu jeszcze trenowałem do stycznia i od stycznia zakończyłem karierę. Wiem, jakie były przyczyny. I to zakończyłem tak karierę za krócie, bo w ogóle przez kolejne 5 lat nie przechodziłem na salę bokserską aż do stycznia tego roku. No i jak się czujesz teraz, w tej chwili, bo naprawdę dużo czasu spędziłeś na treningach, a ostatnie, nie wiem, półtora roku? Rok? Rok. Dokładnie od grudnia, tak już tak bardzo, od stycznia pierwszy obóz zaczęliśmy w Hiszpanii i już tak poszło ciągiem, ciurkiem w treningi. No czuję się na pewno bardzo zadowolony. Tak jestem na siebie mogę powiedzieć zadowolony, że doprowadziłem siebie do takiej sprawności, ruchliwości, bo ważyłem 133 kg, dzisiaj ważyłem 111. Na nowo czuję się fajnie, czuję się świetnie. Wstaję rano, zaczynamy silny dzień i to jest po prostu fajne. No, w tym, że cofnę się do sportu, na nowo znalazłem dodatkowe pokłady w energii, co na co dzień po prostu wychodzi to wszystko na dobre, tak? Martwisz się troszkę o tą rdzę, 6-letnią rdzę. Jak do tego podchodzisz? Czy wiesz co, na pewno jest, tak? Na pewno jest, ale cykl przygotowań, cykl tego, bo były pomysły zrobienia walki w czerwcu, wrześniu, ale trener to bardzo fajnie tak po prostu poprowadził, tak? Żebym bardzo dobrze się przygotował mentalnie i fizycznie i spędził tego czasu na ringach, na technice, na zabawie. Robiliśmy tego dość sporo, czułem się na ringu. To po prostu była tam, nie wiem, zabawa, to z każdą zabawą czułeś po prostu coraz lepiej, coraz silniej, coraz lepiej czułem się w tym ringu. No i teraz już końcówka zacząłem sparingi, no i jestem całkowicie do tej walki dobrze przygotowany. W związku z tym, że długo nie walczyłeś, tych sparingów było jakoś więcej, czy generalnie nie chodziło tutaj o ilość, tylko o jakość? Więcej nie było. Było bardzo dużo zabaw. To takie zabawy u trenera roboty zabawy są dość specyficzne, bo jedna runda trwa nie 3 minuty, nie 5, a 10 minut, czyli zabawa na lewą rękę. Takie 3 rundy potrafią wykończyć. Tak, 3 rundy po 10 minut, czyli 10 minut lewa ręka, 10 minut ciosy lewa, prawa, dół i 10 minut sparring. To po prostu jak zacząłem to robić, no jest to przeskok niesamowity. Tam trzeba mieć naprawdę tą siłę, to zdrowie, żeby to wytrzymać, gdzie po prostu te ciosy nie są zadawane z całej siły. Tam jest po prostu zabawa na 50%, na 60% tego ciężaru siły zadaje się cios, ale to i tak waga ciężka, te ciosy ważą, więc tam już po prostu to pokazało mi i te zabawy po 10 minut, też mogę powiedzieć, że zbudowały mi po prostu tą formę, tą kondycję, tą wytrzymałość, tak? Za dobrych czasów, tak to nazwę, kiedy byłeś w treningu, kiedy byłeś aktywnym, mocno zawodnikiem w wadze ciężkiej, twoim jednym z atutów były bardzo szybkie ręce. Jak teraz się czujesz? Bardzo szybkie ręce i bardzo szybkie nogi. No dobrze, niech ci będzie, tak? Nogi są jeszcze szybsze, a ręce wydaje mi się, że są na podobnym poziomie, czy szybsze raczej nie, bo mam trochę chyba więcej mięcha na siłę, ale są naprawdę, jak na wagę ciężką są szybkie, jak robiłem zabawy z wagą półciężką, to ja byłem szybszy. Michał Bołos walczył ostatnio, wygrał przed czasem, robi to na tobie teraz wrażenie? Lajtowo podchodzisz. Jest to na pewno tak, zawodnik jest wysoki, jest silny, nie pęka, nie boi się, wychodzi po prostu boksować i dać w ringu siebie na pewno wszystko. Więc według mnie na pierwszą walkę przeciwnik dopasowany po prostu bardzo dobrze, bo będzie trzeba być skoncentrowany,
nie lekceważyć, tak jak to czasem na innych nogalach siądą bardzo dobrego zawodnika z Argentyny, który bez czasu się wywróci. Tutaj trzeba być skoncentrowany i tą walkę po prostu tam te założenia taktyczne walce po prostu przeprowadzić i zaprezentować się bardzo dobrze. No, przede wszystkim będzie trzeba być skoncentrowanym. W takim razie dziękuję, życzę powodzenia, niech wygra lepszy. Dokładnie, czyli muszę wygrać ja.